Cześć, tutaj Gosia Stuczytam i dzisiaj powiem Wam kilka słów o Google'ach Violetty Grzegorzewskiej. O książce Violetty Grzegorzewskiej zrobiło się ostatnio bardzo głośno ze względu na to, że została nominowana do prestiżowej brytyjskiej nagrody Man Booker Prize. Jest mi trochę wstyd, że sięgnęłam po nią dopiero teraz, choć słyszałam wcześniej o tym tytule, ale chyba nie ma to wielkiego znaczenia, najważniejsze, żeby w końcu przeczytać. Zacznijmy od samej formy tej książki. Jest ona bardzo krótka, ma nieco ponad 100 stron i wszędzie przeczytamy, że są to opowiadania. A ja nie do końca się z tym zgadzam. Mam wrażenie, że jest to raczej powieść o luźnej strukturze, ponieważ poszczególne rozdziały są ze sobą ściśle powiązane i wszystko to tworzy razem spójną kompozycję, ale nie ma to tak naprawdę większego znaczenia. Ważne, że jeżeli nie jesteście wielbicielami opowiadań, to nadal ta książka może Wam się spodobać i myślę, że jest w stanie przekonać wiele osób do takiej właśnie dość krótkiej formy. Książka opowiada o dorastaniu Violi, małej dziewczynki, która wychowuje się we wsi Hektary na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Opisane wydarzenia mają miejsce przede wszystkim w latach 80. Jedną z najsilniejszych stron tej książki jest właśnie pokazanie PRL-owskiej wsi. Bardzo dużo osób może odnaleźć tutaj jakieś swoje własne doświadczenia i wspomnienia. Mnie najbardziej podobał się sposób, w jaki jest tutaj pokazany punkt widzenia małej dziewczynki. Jest to taka obserwacja trochę spod stołu, spod obrusa. Dzieci nie wszystko rozumieją, ale dostrzegają bardzo wiele szczegółów, które potem zapamiętują. Język jest tutaj dobry i dopasowany do treści. Nie zachwycił mnie jakoś szczególnie, nie zwróciłam na niego uwagi, ale myślę, że to dobrze. Po prostu nic mi tutaj nie zgrzytało podczas czytania. No i przede wszystkim świetna jest kompozycja, co jest bardzo ważne w przypadku takiej krótkiej formy. Mnie ta książka bardzo się podobała, co jest ciekawe, dlatego że zwykle takie krótkie formy nie dają mi specjalnie czytelniczej satysfakcji. Na pewno odbiór bardzo zależy od indywidualnej wrażliwości. Dla mnie było tutaj dużo momentów, które były w jakiś sposób przejmujące czy wzruszające, choć wiem, że nie jest to książka, która stanie się dla mnie jakoś szczególnie ważna. Na pewno warto po nią sięgnąć. Książka została wydana w Wielkiej Brytanii pod pseudonimem Violetta Gregg i ma tytuł Swallowing Mercury. Byłam bardzo ciekawa, w jaki sposób jest odbierana, bo jest to jednak dosyć specyficzna literatura i przeglądałam sporo recenzji na różnych zagranicznych blogach. Powtarza się dość dużo podobnych uwag. Z jednej strony książka jest bardzo doceniana za język i bardzo chwalone jest tłumaczenie Elizy Marciniak. Z drugiej strony dużo osób wspomina o tym, że jest ona mało zrozumiała dla osób, które nie wychowywały się w Polsce, że w jakiś sposób jest to książka ograniczona przez bariery kulturowe. Dużo osób wspominało, że chciałoby się dowiedzieć czegoś więcej o Polsce, czegoś więcej o polskiej literaturze, co jest naprawdę świetną wiadomością. Jednym z problemów, który też się pojawiał, było to, że książka miała na blerbie opis sugerujący, że należy do nurtu realizmu magicznego, co moim zdaniem jest zupełnie nietrafione, bo mamy tutaj realizm. Oczywiście ten punkt widzenia dziecka jest miejscami odrealniony, ale nadal to nie jest realizm magiczny i dla osób, które często używają tego terminu i wiedzą, co on znaczy, mógł to być pewnego rodzaju zawód. Niezależnie od tego, że odbiór Google za granicą był zróżnicowany i że nie dostały się one na krótką listę nagrody Man Booker Prize, jest to naprawdę ogromna promocja literatury polskiej za granicą i mam nadzieję, że kolejne książki doczekają się takiego światowego sukcesu. Za książkę bardzo dziękuję księgarni czytam.pl. Dajcie mi koniecznie znać, czy czytaliście Google'y i co na ich temat sądzicie. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!